Niestety nie wiem, dlaczego nie mogę dostać się za nic w świecie do tam do rdzenia reaktora, gdzie mamy questa do wykonania z znać członka załogi, zaginiony inżynier. Niestety tamte drzwi nie mają zasilania i nijak nie wiem, gdzie to zasilanie włączyć. Być może jest to powiązane z jakimś innym questem, którego jeszcze nie wziąłem. Dlatego questa zostawiamy, idziemy do innego i przypadkiem wychodząc z tego... Właśnie zmienimy tego questa. A, bo dobra. Przypadkiem wychodząc z elektrowni zauważyłem, że tu mamy też takie miejsce jak stacja uzdatniania wody, w którym jeszcze nie byłem. I zwiedzimy sobie i to. Stacja uzdatniania wody i sekcję kapsuł ratunkowych. Zobaczymy, czy tu jakieś questy. Być może coś powiązanego z tym uruchomi nam drzwi tam, gdzie jest nasz zaginiony inżynier. Taki jest plan na dzisiaj. Tymczasem stacja uzdatniania wody. Już tam jakaś menda, widzę, chodzi. Przydałaby się wieżyczka jakaś. Muszę tutaj zerknąć, czy jakieś nie zostawiłem tutaj. Chyba nie. Nic, może damy mu radę bez... bez wieżyczki. Zaraz zerknę jeszcze, czy tu nie ma przy drzwiach przypadkiem jakiejś. Bo czasem jak przechodzę, to zostawiam przy drzwiach, żeby... kiedy będzie potrzebna, żeby można było je użyć. Gościa muszę wykręcić, bo chciałbym całe to pomieszczenie na spokojnie przeszukać. Zróbmy quick save'a. Może go obrzucimy na początek granatami recyklingowymi. Włączam samą diagnostykę. Lista odpoczynki. Muszę omijać tę wodę. A, pięknie. No i został niestety przerobiony na... na kuleczki. Czyli granaty recyklingowe, dobra broń, daję radę. Dobra, szybko przeszukamy to pomieszczenie, zobaczymy, co to ciekawego jest. To jakiś komputer był. Nieżywy koleżka z... punkt zerowy. Nie wiem, co to jest. Właśnie. Układ. Miejscowy wyłącznik. O, coś włączyłem. Oj, nie mam tego. Nie mam pianki. A to był gdzieś automat do robienia pianki. Moment. Źle widziałem. Fabrykator tutaj właśnie. Muszę zrobić trochę pianki, bo bez pianki jednak jest bieda. Straszna bieda w surowcach jest. Czy ja w ogóle mogę zrobić sobie piankę? Działko lepik. Groty, nawóz. A gdzie jest amunicja? O kurde, nie mogę zrobić. O shit, shit, shit. No nic, będziemy najwyżej improwizować. A, co ten koleżka tu nie miał? O nie, nie miał. Tamten przy tej... przy tym prądzie ma chyba działko. Zrobimy save'a, może jakoś tutaj się z boku zakradnę do niego. Przeskanuj. Działko, ja chciałbym amunicję z tego działka, nawet nie tyle co samo działko. Aj. Dobra, wywalmy kwiatkę i wywalmy to. Weźmy tu drugi działko, może będzie do niej amunicja w gratisie.
bardzo. Używaj. Ale shit. Jak na złość, same działko bez tego. Ten koleżka też nie ma, no właśnie. No. Demet. Dobrze, pomijamy na razie to. Przeszukajmy. Mamy tutaj... O. Zaraz coś tu wykombinujemy. Momencik. Zaraz coś tutaj. Właśnie, mamy trochę tego. Sporo różnych gratów. To są kulki przydatne, amunicja, to jest przydatne, to jak najbardziej, dobra, przeróbmy. Ładunek recyklingowy także, ale na przykład tego nie korzystam w ogóle. Wywalmy to i z tego też nie korzystam. Chociaż ładunek jem, to by się w tym momencie przydał, ale wywalmy. Przeróbmy to na materiały. No, już jest sytuacja znacznie lepsza. I jeszcze zrobimy myk, że zabierzemy od tego gościa, co on tutaj ma. Oj. Skąd się wziąłeś, łochudro? Co za dziad. A, chciałem tą broń wziąć. Chciałem ją przerobić po prostu, wrzucić do tego. Wrzucić na recykling. Kombinezon uszkodzony. To się tu jakoś podkreśla, zaraz on tak raz strzela. Kuźwa. Nie jest taki moment, w którym jest chyba bardzo krótka chwila na to, żeby podejść i coś zebrać. No i zaraz się ten... Zaraz się odświeża i zginę. Dało się. Przeróbmy ten... To działko bez ulepszeń. Moje jest... O, też bez ulepszeń. Warto byłoby je ulepszyć. Mam jakieś te... moduły. Muszę się temu przyjrzeć. Na razie przeróbmy tego strupa. Kurde, wydawało mi się, że miałem działko ulepszone. Być może je kiedyś już przypadkiem przerobiłem na... Nie, dobra, zatem na razie niepotrzebne mi są kulki, nie będziemy już do fabrykatora. Chociaż nie, trzeba wejść na górę. Muszę iść. Niestety. W ogóle to chciałem właśnie, chciałem iść do archiwum. Dobra, karnister lepika. Można zrobić. Jest dobrze. Ile tam jest amunicji w jednym? 84. W zupełności wystarczy mi tylko i jeden. Na razie przynajmniej. Nic dodać, nic ująć. Z jednym sobie damy radę. Zapiszmy. Tam jakaś winda, widzę, już jest. Będziemy jeździć. Dobra, przeskanujmy jeszcze z tej strony na szybkości to piętro. Już to chyba byłem, ale jeszcze raz. Jakiś koleżka tu jest przygnieciony. Właściwie to koleżanka. Nie, koleżka. Dobrze. Słyszę jakiegoś operatora. Nie wiem, czy to jest uszkodzony dziad jakiś nas zaatakuje, czy też nie. Ile tu jest pięter? Oczyszczalnia. Kurde, może tam oczyszczalnia, bo to jest na tym samym poziomie. Minus, ponieważ nie, bo to inny level. A żeby dojść do reaktora, to tędy raczej nie. Dobrze, zaraz tam sprawdzimy tą oczyszczalnię. Chciałem działko, mam działko.
Na razie niech stoi, oszczędzamy części zamienne, ale warto dobrze wiedzieć, że tu jest. Dobrze, możemy spróbować przejście. Jak ja wyłączę tutaj to, to mi na schodach prąd. Tak jest. Działa. Bardzo, bardzo szybko. Może go tym ładunkiem recyklingowym potraktuje dziada. Mam 33 życia. To faktycznie dupy nie urywa. Przydałoby się uzupełnić życie. Dobra, jak nie na górę, to zerknijmy, co jest na dole. Może będzie jakiś... A, jakiś medyk. Nie, nie ma medyka. A jakby się ktoś pytał, nie? To na dole... To na dole nie. Kurde, bardzo szybko ginę od tych elektrycznych kolesi. Lepiku mam. No nic, nie wiem, wziąć działko, może wezmę ze sobą to. I postaramy się wejść z nim na górę tutaj. Nie wiem, czy ja po schodach mogę przejść? Chyba mogę. Tak jest. Musimy to działko tu jakoś cwanie ustawić, nie wiem, czy ono będzie przez te barierki strzelało. Mam nadzieję, że tak. F5, otworzymy drzwi i niech ona do niego smaruje. Uwaga! Analiza oznak życia. Stan krytyczny. Co on tu mnie? A ten skąd tu się wziął? Jesus Christ, to jest ten sam? Życia, jednym strzałem mnie zjechał. Około 40, może mu tam granat recyklingowy na dzień dobry wrzucę. Jedna sztuka. Chcemy tu jeszcze wabik na tyfony. No, ty wabik na tyfony mnie nie interesuje. Nie wiem, czy to... Ja to ciałko muszę postawić bliżej, ona chyba teraz nie strzelała. Jak ma barierkę na swojej drodze, to jest dla niego wielki problem. Pięknie. Mistrzowska robota. Działko, granat. Ktoś mi włączył światło. Co my tu mamy? Tutaj nic, ale tutaj są jakieś komputery. Wprowadź hasło. Nie znam hasła. Wyjątkowo trudna mini gierka, udane hakowanie, dziękuję, do widzenia. I co mamy? Narzędzia. Odblokuj sterowanie zbiornika z węgorzami. Te węgorze już widziałem w tym Gutsie chyba. Tylko, że tam były bez wody. Już, znaczy no, nie pływały. Czołem wodka. Aha. Chyba hasło znalazło. Hasło było wodka. Poczekajcie, mamy masę przecież neuromodów chyba. Dokładnie. Całą górę. Hakowanie. Trzeba by tu zainwestować teraz. Z tym sobie na razie daję radę. PSI nie będziemy inwestować, bo w ogóle z tego nie korzystam. Rusznikarstwo. Demontaż. Możesz rozkładać wyposażenie w ekwipunku na części zamienne oraz uzyskiwać ze zniszczonych operatorów. Ale to już mam. Tak jest. Materiałoznawstwo. Zwiększa ilość materiałów uzyskiwanych z demontażu o 20%.
Dobra. Co my tu mamy jeszcze? Ochrona, uzbrojenia zwiększa obrażenia. Warunkowanie zwiększa poziom zdrowia do 115. Na 10 stan skupienia. Skradanie się. Modyfikacje. Możesz ulepszyć uniform Transstaru, by powiększyć ekwipunek i umożliwić instalację dwóch kolejnych układów. I to bierzemy, bo chcę mieć więcej miejsca w plecaku. Bo bardzo z tego cierpię, że nie mam miejsca. Tak jest. I hakowanie sobie wezmę. I jest 0. Pięknie. Memory 5. Co my tu mamy? Jednego maila. Upewnij się, że członkowie załogi obchodzą się ze sprzętem. Nie, co? Obchodzą się ze sprzętem do odłowu węgorza z należytą ostrożnością. Ostatnio w partii węgorzy, który posłaliśmy na górny pokład, znaleziono pustą butelkę bourbonu. Zakładam, że ktoś z naszego oddziału przypadkiem opuścił ją do zbiornika. Nikt nie chce przeżywać szkła wraz ze swoim kęsem rolki unagi. Czy jakiejkolwiek innej rzeczy. Unagi to chyba jakiś rodzaj sushi. Dobra. Co dalej? Dead body, następny jakiś klient. No, nie mam tu żadnego questu, co najgorsze z tym, związanego z tą stacją uzdatniania wody. No właśnie, ktoś tutaj bimber popija i... tu mogę przejść gdzieś. Przyjęte. Dziękuję. Pory czubek. Bardzo dobrze mi się z tego pistoletu strzela. Naprawdę nie inwestowałbym w żadne inne... żadną broń. Fajnie, mam zwiększoną chyba pojemność teraz. No. Kurde. Teraz to mogę zbierać te strupy wszystkie. Bo już ostatnio przez długi czas to była sroga selekcja. Zestaw neuromodów, pięknie. Sroga selekcja, co wziąć, a co zostawić. A później przy tym maszynce do recyklingu było po prostu płacz. Bo się okazywało, że nie ma... nie ma co do przerabiać. Bardzo wiem w ogóle, po co tutaj przyszedłem, co jakie jest tu moje zadanie, bo no ja mam tu questów, więc tak raczej wpadłem, żeby tu się poszwędzać chyba. Co tu umieścić? Psychowoda. A nie, miałem to faktycznie, był quest z psychowodą. Zainstaluj. Nawet nie zauważyłem, że tego questa miałem. Psychowoda. Jesus Christ. No i dobrze. To wszystko, tak? Przypadkiem wpadłem na questa. Ciekawe, gdzie ten zbiornik z tymi węgorzami jest. Bym do nim tam trochę może pogrzebał. Dobra, idziemy stąd. Jeżeli to było jedyne zadanie w tym miejscu, moment. Aha, na dole jeszcze możemy obczaić. Na dole był ten niesympatyczny, świecący się. Spróbujemy go w ten sam sposób. Oj, prąd na schodach. Wcześniej nie było. Tylko tam nie wiem, czy zdążę rozstawić wieżyczkę, no ale spróbować można. To ją zepsuł. Unagi. No, słyszę go tam dziada na dole. O tę łachudra chodzi. No nic, spróbujemy szybko wieżyczkę rozstawić i coś temu zaradzić. Damn. Prawie się udało, muszę powiedzieć, że kurde... sekundy mnie dzieliły od zwycięstwa. Dobra, plan B.
prostu mu skoczę. Nie. To był plan C. Plan B będzie taki, żeby go zaatakować z góry, nie skakując tam na dół. Postawimy wieżyczkę, niech sobie tutaj stoi. Postaram się go jakoś stąd popieścić, może tym. No, on tu mnie nawet... widzi, masz dziadu. Czy on do mnie idzie? Analiza poznań życia. Stan krytyczny. Goddammit. Odparował. Nawet nie wiem, ile mi zostało życia, ale chyba niewiele. Oczyszczalnie. Komputerek zaraz sprawdzimy. Najpierw zabierzemy wszystko, co się da. Harmonogram dostaw. Dobra. Resztki węgorza, to rozumiem, do jedzenia. Zaraz sobie zrobimy jakieś unagi z niego w kuchni. O, sporo tutaj. Boże, to nie stąd te węgorze biorą i tu je tymi narzędziami chyba jakoś przygotowują do spożycia. Odłów węgorza. Długość dorosłego węgorza, siatki 1 metr, waga. Będę mógł je zjeść? Jakiś facet wypadł. O, Jesus. Boże, wypadł gościu, wypadł mimik i węgorze. Muszę się przygotować. Gdzie ten głupek? Na górę. Przeskoczył mnie. I wpadł do windy na górę. Nie muszę go załatwić, bo będzie mi tutaj... będzie mi tutaj tyłek truł zaraz. Z tego gościa muszę sprawdzić, co to za... Nagi. O, nie to. Kim ty jesteś, chłopaku? Notatka. Podręcznik konserwacji zbiornika z węgorzami. Oj, chłopcze, chyba go nie przeczytałeś. Uważaj, gdzie chodzisz, proszę. Węgorze są praktycznie ślepe, ale gryzą przepaskudnie. Uwierz mi, że nie chcesz pływać z otwartą reną w takiej wodzie. No widzisz, BHP, tak zwane. Dobra, idziemy stąd. Mamy to obczajone. Rozumiem, że na ten moment, jeżeli chodzi o oczyszczanie wody, to temat zamykamy. Niestety nie było tutaj nic na temat prądu w drzwiach do reaktora. Więc sobie to odpuszczamy na razie. I archiwum. To sobie zrealizujemy, to archiwum. Archiwum, pamiętam, z tego co kojarzę, to też było zamknięte. Być może teraz będzie już otwarte. F5, bo tutaj na pewno się już wszyscy zespełnili, tylko czekają, aż się to pojawi, żeby mnie dupę ugryźć. Operator medyczny by mi się zasadniczo bardzo przydał. Tu jest chyba, tak jest. Dzień dobry, miło cię znowu widzieć. Diagnozuję stłuczenia, otarcia, zmęczenie. To zagrażałoby życiu. Spróbuj się rozluźnić. Okaz zdrowia. To archiwum jest chyba, musimy dojść do holu głównego i windą na samą górę. Fajnie, bo powoli nam zaczyna obywać tych questów pobocznych. W pewnym momencie miałem ich tyle, że już się gubiłem, a robi się ich coraz mniej. I sporo questów jest na dole w tej
tych kwaterach, kajutach. Tam jest tego sporo. Jestem już w twoim gabinecie. Nie byłam tu od... Podejrzewam, że od czasu dyskusji o pani problemach ze zdrowiem, pani Iliuszyn. Co jest do cholery? Morgan, czy to... Jestem January. Osobisty operator Morgana Yu. Ktoś tu chyba lubi słuchać swojego głosu. No dobra, January. To stanowisko robocze i fabrykator? Morgan ma takie rzeczy? Słuchaj, wpadnij tu na górę, gdy będziesz mieć chwilę. Pani inżynier, proszę nie... Bardzo się ciekawie sytuacja rozwinęła. Ja tam szukałem jak wariat wejścia do tej elektrowni, a tu nam się Michaiła obudziła. Spotkaliśmy z Michaiłą w gabinecie i jesteśmy tutaj. Dobra, na razie quest w takim razie z archiwum. Przechodzi na dalszy plan. A gdzie jest quest z panią Michaiłą? Jest. Ciekawe. Może to ona mi tutaj doradzi. Właśnie, pewnie coś to będzie z nią. I w ten sposób się dowiem, jak należy otworzyć drzwi. O kurwa. Ten wielki tu jest. O, ja pierdolę. Zrobiłem save'a. Koszmar śmieciu. Czemu tu nie ma drzwi? I to wszystko, czego dowiedzieliście. Mam nadzieję, że się nie gniewasz. Użyłam twojego stanowiska. Pani Iliuszyn 13-krotnie zignorowała moje prośby o zaprzestanie. Nie musisz mówić o 14 razie, January. Ja tu gadka szmatka, tu przychodzi, słuchajcie, koszmar po mnie. No i właśnie tak to się skończyło, więc... Może koło niego przejdę jakoś po cichu. O, jesteśmy dalej przy windzie domu. Nie byłam tu od... Podejrzewam, że od czasu dyskusji o pani problemach ze zdrowiem, pani Iliuszyn. Co jest do cholery? Morgan, czy to... Jestem January. Osobisty operator Morgana Yu. Ktoś tu chyba lubi słuchać swojego głosu. No dobra, January. To stanowisko robocze i fabrykator? Morgan ma takie rzeczy? Słuchaj, wpadnij tu na górę, gdy będziesz mieć chwilę. Pani inżynier, proszę nie... To jest ciekawa sytuacja. Stoję w windzie. On mnie zaatakował, ale mnie nie trafił. Mam 100 życia. Ciekawe, na ile jestem tutaj bezpieczny. Bo jest myk taki, że w windzie jesteśmy taką trochę postacią. Nie możemy na przykład z broni korzystać. On mnie chyba nie do końca tutaj widzi. Dobra, widzimy. Statut mi się zmienił, chyba jakiś strach był tylko. I co mam z nim zrobić? Koszmar to jest takim chyba rodzajem przerywnika w tej grze, żeby się zawsze można było na coś nadziać większego i nie czuć się za bardzo swobodnie podczas przemieszczania. Dobrze, że windzie się nie pojawił. Nic, no poczekam dziada, minuta 30, słuchajcie. No. Można wyjść do łazienki, można zrobić sobie kawy, herbaty. Musimy go przeczekać. Nie będę z niej walczył, bo mnie rozjedzie, a w ogóle nie inwestowałem w zdrowie. Może gdybym miał więcej życia, więcej pancerza, jakoś tam są te neuromody do tego. To mógłbym z niej walczyć, ale niestety ja w tej kwestii straszna bieda. Dajmy tu jakąś gazetkę do poczytania, czy coś, jakiś
Coś do oglądania. O, ciekawy mój status, to to jest za znak taki. Zobaczmy. Strach. Utrata przytomności umysłu. Zmniejszona celność strzelecka. Spożyj alkohol lub poczekaj, aż efekt minie. I... Powiem wam, że nie ma problemu żadnego, bo mam tutaj bourbon. I chlub ten głupi dziób. Leczy strach. Kto by się spodziewał, że bourbon wyleczy strach? Dobrze, 30 sekund. No. Podaj chłopaku, bo jestem umówiony z Michałem i nie mam czasu tutaj z tobą się użerać. Co to jest? Patrzcie, zero. Mogłeś sobie wczoraj nie poszedł. Zróbmy... Dobra, poszedł sobie. Oż... True dupa. Lecimy, biegu się do pani Michaiły, zobaczymy, co ma tam ciekawego do powiedzenia. Najbardziej by mnie interesowało otworzenie drzwi w elektrowni. Tyle to chciałem otworzyć, chyba z 20 minut chodziłem, szukałem jakiegoś przełącznika, guzika. Czegoś, co by mi dało prąd do tych drzwi. I to wszystko, dobra. Czego dowie... Mam nadzieję, Siema. Że się nie gniewasz. Użyłam twojego stanowiska. Pani Iliuszyn 13-krotnie zignorowała moje prośby o zaprzestanie. Nie musisz mówić o 14 razie, January. Pozwoliłam sobie uzupełnić twoje zapasy. Natknęłam się też na trochę jedzenia, leży na biurku. Bez obaw, nietknięte przez obcych. Sprawdziłam. Nie rusza się. Pani Iliuszyn ma rację. Brak obecności tyfonów spod gatunku Kakoplasmus. O, dziękuję, January. Nie byłam tu od czasu twojego wykładu o parapleksji. Byłam pewna, że mnie zwolnicie. Tyle, że ci się podobałam. Widziałam to. Ja wolałbym, szczerze powiem, blondynkę, ale... Jeżeli pani Michaiła tak mówi... I w tym kombinezonie pani Michaiła nie bardzo wygląda. Muszę pani powiedzieć. No dobra, i co teraz? Jaki to był cel? Porozmawiałem z panią Michaiłą i... I tyle. A, to ciekawe, mogłem ją wcześniej zabić. Nawet ją kilka razy chyba zastrzeliłem. Nie mówiłam ci, czemu sfałszowałam moje dane. Pamiętam tę pewność podczas twojego wykładu, Morgan. Twoje słowa o samolubstwie i... Mojego ojca aresztowali za kwestionowanie sowieckiej interwencji w Indiach. Wielu więźniów zginęło w syberyjskich obozach, lecz mój ojciec po prostu zniknął. Jedyne, co wiedziałam na pewno, to, że Transtar rekrutuje z tych obozów ochotników. Przybyłam tu ze względu na ciebie i Alexa i wasze eksperymenty. Przenieśli go tu. Jestem pewna. Praca w dziale neuromodów, w psychotronicznym. Miałam nadzieję zdobyć dostęp, ale nie było jak. Żadnej metody na sprawdzenie ochotników. Transtar jest bardzo... dokładny. Wiem, że... nie pamiętasz, ale jeśli znajdziesz jakieś dowody w sprawie mojego ojca, przyniesie mi to spokój. Morgan. What the fuck? O kurwa, zabiłem ją. Demaskacja, nie zrealizowano celu. I'm sorry, dobra, w dzień. Kurde, czyli tak, trzy kule w głowę, dwie kule w głowę, jedna w brzuch. Nie zabiły pani Michaiły. Natomiast strzał z shotguna niestety powalił.
To, że Transtar rekrutuje z tych obozów ochotników. Zakończymy to na dzisiaj. Przybyłam tu ze względu na ciebie i Aleksa. I dalej będziemy i kontynuować. Nie będziemy jej zabijać. Jestem będziemy pewna. Dalej kontynuować jej quest praca i w dziale jej wątek. Modów w psychotronicznym. Miałam nadzieję zdobyć dostęp, ale nie było jak. Żadnej metody na sprawdzenie ochotników.